Polacy muszą dzisiaj zawalczyć o cel Solidarności sprzed 33 lat. Tym celem było to, żeby Polacy, Polska była wspólnotą, a nie żerowiskiem. Ci, dla których egoizm polityczny, pieniądze, władza są najważniejsze, chcą, żeby Polacy żyli wedle scenariusza żerowiska. To znaczy, żeby żyli w przestrzeni, która nie zobowiązuje moralnie. Solidarność to było olbrzymie wyzwanie etyczne. Polegało ono na tym, że dobro drugiego człowieka stawało się ważniejsze od mojego egoizmu. I ta krystaliczna solidarność trwała 2 tygodnie. A potem zaczął się brzęk monet władzy i historia Solidarności dzisiaj po 33 latach to jest historia daru od Pana Boga, który otrzymaliśmy w sierpniu 80 roku i który żeśmy zniszczyli. Myśmy go rozmienili na pieniądze, na władzę, na kłótnie, na przyzwolenie. Zwykli Polacy, którzy dzisiaj cierpią z powodu złych rządów, oni też uczestniczą w tym złu, bo bardzo wielu Polaków usprawiedliwia się na co dzień, że oni nic nie mogą. Patrzą na zło i przyzwalają swoją biernością. Dlatego jeszcze raz mówię, Polaków czeka tylko i wyłącznie walka. Jeżeli tej walki nie podejmą, to uderzą we własne dzieci. I solidarność jako wyzwanie wzajemnych zobowiązań między ludźmi jest ciągle aktualne. A odnośnie Wałęsy 30 sierpnia, był Pan świadkiem, jak to wyglądało? Bo tam były protesty, już wtedy zarzucano Wałęsie zdradę, 30 sierpnia 80 roku. Proszę Pana, te rzeczy narastały, ale ja w tej chwili nie jestem w stanie Panu na to odpowiedzieć dokładnie. Natomiast problem Lecha Wałęsy dzisiaj i jemu podobnych polega na tym, że mają świadomość, iż utracili rzecz, której nie można kupić za pieniądze. Ta rzecz się nazywa wiarygodność i to powoduje ich wściekłość. Dziękuję bardzo.